Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 7, w wersetach od 36 do 50? Prosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Gdy wszedł do domu faryzeusza, zajął miejsce przy stole. A oto grzeszna kobieta w mieście, gdy dowiedziała się, że leży w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik pachnidła. Stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami zraszać jego stopy. Włosami jej głowy wycierała i całowała jego stopy i namaszczała pachnidłem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo jest grzesznicą. Jezus mu odpowiedział: Szymonie, chcę ci coś powiedzieć. A on powiedział: Powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden dłużny był mu 500 denarów, a drugi 50. A gdy nie mieli czym zapłacić, obydwu darował. Który więc z nich będzie miłować go bardziej? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu powiedział: Dobrze osądziłeś. Zwróciwszy się ku kobiecie, powiedział do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody na moje stopy. Ona jednak łzami myła moje stopy i wytarła je swoimi włosami. Nie pocałowałeś mnie. Natomiast ona od czasu, gdy przyszedłem, nie przestała całować moich stóp. Oliwą mojej głowy nie namaściłeś. Natomiast ona pachnidłem namaściła moje stopy. Dlatego, mówię ci, odpuszczonych jest jej wiele grzechów, bo bardzo umiłowała. Komu natomiast mało odpuszczono, ten mało miłuje. Następnie on jej powiedział: Grzechy twoje są ci odpuszczone. Zaczęli współleżący mówić między sobą: Kim jest ten, który także grzechy odpuszcza? Powiedział do kobiety: Wiara twoja zbawiła cię. Idź w pokoju. Łaska przyciąga. To dlatego grzesznicy przychodzą do Pana Jezusa, zamiast przed Nim uciekać. Jedynie ci, którzy uważają się za sprawiedliwych, ludzie obojętni oraz niewierzący unikają Zbawiciela. Skruszony i przekonany o swojej winie grzesznik może być pewny, że zostanie przyjęty. Tak też grzesznica, która przyszła do Niego, usłyszała słowa: Wiara twoja zbawiła cię. Właśnie ta wiara przyprowadziła ją do Niego. Rozpoznała w Nim swojego Wybawiciela. Jaka była odpowiedź jej serca? Umiłowała tego, który wcześniej ją umiłował. I mamy tu odnośnik do pierwszego listu Jana, 4 rozdziału i 19 wersetu. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jakże inne było zachowanie Szymona. Wprawdzie zaprosił Pana Jezusa na posiłek, ale nie zauważył w nim nic szczególnego. I mamy tutaj odnośnik do Księgi Izajasza, 53 rozdział i 2 werset. Wyrósł bowiem przed nim jako latorość,
i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Uważał się za sprawiedliwego i był zadowolony z siebie. Mniemał, że nie jest Bogu niczego winien i nie potrzebuje przebaczenia. Chociaż Pismo mówi o jego gościu, najpiękniejszy jesteś wśród synów ludzkich, wdzięk rozlany jest na wargach twoich. Jego serce zostało niewzruszone. Dla Szymona Jezus był co najwyżej prorokiem. Czy Pana Jezusa zniechęciło to oziębłe serce? O nie! Zwrócił się do Niego osobiście. Szymonie, mam Ci coś do powiedzenia. Ach, jak bardzo pragnął osiągnąć serce tego faryzeusza przez przytoczone podobieństwo oraz wyliczenie tego, co był winien jemu, będącemu objawieniem Boga na ziemi.